Witajcie kochani, już w piątek, najbliższy piątek rozpoczynamy nowennę, pierwszą nowennę w historii świata, w historii Kościoła, jedyną nowennę, którą ustanowił Pan Jezus, jeszcze kiedy żył na tym świecie, tutaj chodził po tej planecie, jest to nowenna do Ducha Świętego. W czwartek obchodzimy uroczystość w niebowstąpienie Pana Jezusa i w dniu wniebowstąpienia Jezus powiedział apostołom: zostańcie tutaj, nie odchodźcie z Jerozolimy, dopóki nie otrzymacie mocy z wysoka. I tak apostołowie zostali. I 9 dni czekali, aż wreszcie zstąpił Duch Święty. Dlatego ta nowenna. Nowenna to się bierze z słowa nowem, to jest 9 po łacinie. I dlatego nowenny trwają właśnie 9 dni, 9 tygodni, 9 miesięcy i tak dalej. I często nowenny są jakimś przygotowaniem do jakiegoś ważnego wydarzenia. Do uroczystości, do jubileuszu, do jakiegoś właśnie do wydarzenia, które jest dla nas ważne, dla naszej wspólnoty. Ale też prywatnie nieraz odmawiamy jakąś nowennę, kiedy stoimy przed ważną decyzją. Albo kiedy chcemy wyprosić jakąś szczególną łaskę dla kogoś, czy dla siebie. Dlatego włączmy się w tą najważniejszą nowennę. Nowennę do Ducha Świętego, która rozpoczy się właśnie dzień po wniebowstąpieniu. W piątek. Zaczynamy pierwszy dzień nowenny. I zakończymy tą nowennę do Ducha Świętego dokładnie tutaj. Kiedy razem będziemy wzywać Ducha Świętego w sobotni wieczór, sobotnią noc. I przejdziemy właśnie Eucharystią do niedzieli, na niedzielę, kiedy będziemy odprawiali mszę świętą. Pod filmikiem podaję Wam link, gdzie jest nagrana koronka do Ducha Świętego. Możecie sobie ją puścić i codziennie odsłuchiwać. I te osoby, które będą, które są już zapisane na przyjazd, na zesłanie Ducha Świętego, dostaną też jakiś dodatkowy tekst codzienny, jakiś fragment z Pisma Świętego, który będą mogli sobie wtedy przeczytać, przemedytować i potem odmówić sobie koronkę do Ducha Świętego, którą możecie się nauczyć właśnie klikając na ten link tutaj pod filmikiem. Dobrze, to tyle, bo tutaj nasz pies mnie tutaj cały czas jakoś rozśmiesza i nie mogę się w ogóle skupić. To na razie tyle, słuchajcie. Przygotujmy się na to zesłanie Ducha Świętego. Pan Bóg nam chce dać konkretne, szczególne łaski dla każdego z nas osobiście, dla każdej naszych wspólnot, w których jesteśmy, które tutaj też przyjadą, a może które tutaj też nie przyjadą, tylko zostaną gdzieś w domu albo są w swoich parafiach. Przygotujmy się na tą ważną uroczystość i ufajmy, że Jezus dotrzyma obietnicy, że On wyleje swego Ducha na każdego z nas, na tych ludzi, na te osoby, które będą otwarte na to, co On będzie chciał nam dać. To tyle. Pozdrawiam Was z Wiela. Lećcie wysoko. Radość i pokój w Duchu Świętym.